Witam, z tej strony Rafał. Dzisiaj będziemy czyścić. Użyliśmy farby Paktry A27. Do rozcieńczania używaliśmy Mister Color Leveling Thinner, czyli coś, co Paktra kocha najbardziej. Do czyszczenia będziemy używać środka, który nazywa się zmywacz do paznokci i tipsów bezacetonowy. Witaminowany z B5, olejkiem sojowym, super, świetnie. Nas to nie interesuje za bardzo, te dodatki olejków. Nas interesuje, jak on działa na farbę. Już to troszeczkę poczyściłem, ale jeszcze poczyszczę. Zobaczcie, patyczek higieniczny, taki, który się używa do czyszczenia uszu. Całość tutaj przeczyściłem. Jest żółta, bo malowaliśmy jajko na żółto. Tak, pisankę robiliśmy. Oczywiście może trochę za dużo wlałem tego, ale dobra. To sobie. Tu już odkręciłem troszeczkę igłę już, dlatego może. Nie lecieć. Dobra, teraz rozbieram, znaczy to jest to i tu już odkręciłem przód troszeczkę, także to się właśnie dzieje, jak nie ma odpowiedniego ciśnienia, ale żeby nie było, bo zaraz ktoś mi w komentarzu zarzuci: popsułeś, nie popsułem, ale no tak powiedziałem, że gdzie działa, tak? Więc dobra, i teraz odkręcamy to, tutaj mamy, jak widzicie, na zawleczce, znaczy na uszczelce mamy, spróbuję zrobić zbliżenie, jeszcze żółte ślady od farby, musimy to wyczyścić, wszystko ok, jest wyczyszczone. Mamy igłę, więc też ją tutaj warto troszeczkę patyczkiem lekko. Tylko musimy być ostrożni, żeby się nie nabić na igłę. Dobra, mamy to. I teraz tak, z tyłu odkręcamy. I wyciągamy. Wyciągnęliśmy igłę. I przesuwamy ją od końca do początku, można powiedzieć. Jeszcze czerwona była farba w międzyczasie, więc ten osad też jest czerwony. Było malowane tym i nie było takiej konkretnego czyszczenia. I to w zasadzie mamy teraz to mamy do wyczyszczenia. I jeszcze mamy wnętrze do wyczyszczenia. Wnętrze spróbujemy za pomocą właśnie patyczka. Tutaj, o, widzicie, jest wyczyszczony z drugiej strony. Oprócz patyczka jeszcze używam bardzo często dość długiego pędzelka, tak żebym mógł tutaj wejść od góry i to wyczyścić. Pędzelka też zaraz, dobra, czyli korpus jak gdyby mamy wyczyszczony. Odkładamy go w bezpieczne miejsce i teraz mamy do wyczyszczenia, została nam dysza. Ta końcówka też. Długi pędzelek. Wkładamy, tą tutaj wychodzi. I czyścimy go ruchami, tak żebyście dobrze to widzieli. Przesuwamy, czyścimy, cyk, znowu. On tutaj nam wychodzi z tej strony. Tą uszczelkę można zdjąć, z tego co pamiętam, ona się zdejmuje. I teraz tak, moja uwaga, nie wkładamy tu żadnych wykałaczek, żadnych metalowych rzeczy chyba. Znaczy są specjalne przyrządy do czyszczenia metalowe, ale je stosuje się wtedy, kiedy
Naprawdę, ta farba w środku zaschnęła, ktoś zostawił to, wtedy do udrożnienia możemy tego użyć, ale w innym przypadku, jeżeli chcemy, zależy nam na długim żywocie, na tym, żeby długo żyła nam dysza, to używamy tylko i wyłącznie miękkich rzeczy. Tak jak tutaj widzicie, mam krwawe palce, malowałem na czerwono. Używamy pędzelka, widzicie? O, i jest to wyczyszczone, jest drożne. Jest drożne? Jest! Jest w miarę czyste nawet. To straszne. Dobra, słuchajcie, no i jest wyczyszczone. Wyczyściliśmy dyszę i teraz jeszcze tutaj, o, jest ta uszczelka, którą też możemy przy pomocy cyk. Palce też sobie wyczyszczę przy okazji. Jeszcze, o, tu końcówka. Jeżeli chcecie czyścić, dobra, to już może w innym odcinku będzie. Okej. Tak. Tutaj jeszcze, no jest w miarę czyste, ale też możemy, jak zerwiemy troszeczkę i co za dźwięk. Dobra. I co? I mamy wyczyszczony temat. Tu jeszcze zbiorniczek wyczyścimy. Więc macie teraz tutaj tutorial. Tutorial. Jak wyczyścić Air Force 9001. Przypominam, że mamy weekend z tym aerografem i do wygrania, jeżeli tylko zbierzemy 350 zł wpłaty rafhard@wp.pl przez PayPal tylko i wyłącznie. Więc jeżeli zbierzemy 350, to będzie rozlosowane wśród jednego z Was. Jeśli nie zbierzemy, to pieniążki, które zostały zebrane, i tak wrócą do Was w postaci kuponów, bonów do sklepu modelarskiego. Dobra, dzięki za oglądanie. Dzisiejszym sponsorem było jajko wielkanocne. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku.